bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Moja sprawa, panie wójcie, dotyczy wspaniałego wydarzenia, które odbyło się w sobotę w Janowie, na którym większość, ani ja, ani pewnie większość z państwa nie była, bo nie wiedziała. Pan był przywitany jako gospodarz tego terenu. Również ze środków gminy fundowane były różne atrakcje, więc rozumiem, że wśród organizatorów była również gmina Mińsk-Mazowiecki. Mam pytanie, czy my radni, sołtysi, mieszkańcy z tego, co się dowiedziałam, gdzie niegdzie faktycznie dowiedzieli się z plakatów rozwieszonych po wsiach, ale nie wszędzie. Natomiast my radni, sołtysi, bezpośrednie informacje od pana nie otrzymaliśmy. Czy uważa pan, że jesteśmy całkowicie zbędni w tej naszej gminie? Bo ja chciałabym, żeby jeśli się coś na naszym terenie robi za nasze pieniążki, to chciałabym, żebyśmy współpracowali. Wiem, że nie mogę na tą współpracę liczyć, ale nadal się proszę. Pani przewodnicząca pyta o rekonstrukcję Bitwy Warszawskiej. O organizacji. Szanowni Państwo, to nie ja byłem organizatorem. Organizatorem było Towarzystwo Siódmego Pułku Wanów Lubelskich i Muzeum Ziemi Mińskiej przy wsparciu ministra kultury. Jeśli dobrze pamiętam, nie mylę ministerstwa. Narodowe Centrum Kultury. Narodowe Centrum, pan Gliński jako minister był czytany przez pana dyrektora biura pana ministra przez pana Górasa z podziękowaniem. Ja jako gospodarz gminy, jako wójt gminy dziękuję z tego miejsca. W swoim sprawozdaniu miałem o tym mówić. A że państwo tak zrobili, jak zrobili, to teraz są te pytania. Dziękuję tu przede wszystkim kołu gospodyń z Zamienia, gdzie panie zrobiły niesamowitą fajną rolę. Upiekły mnóstwo ciast. Za darmo te ciasta rozdawały na stoisku gminy, a stoisko gminy było przygotowane przez namioty, przez organizatora kolejnego, lokalną organizację turystyczną. Mieliśmy swoje miejscówkę. My dołożyliśmy chyba 250 zł na przewóz pań z tymi ciastami i odwóz tych pań na tym. Dołożyliśmy trochę wiatraczków, cukierków z napisem gminy i tu dziękuję kilku paniom z urzędu pracujących, gdzie poświęciły swój czas w sobotę i były. Byłem ja, jak każdy mieszkaniec, jednocześnie jestem wójtem. Także ktoś mnie widział i poprosił mnie o dwa słowa, prawda, jakiegoś tam komentarza. Bo na terenie gminy Mińsk Mazowiecki to były, dlatego pan wójt raczył przemówić. Natomiast te plakaty i tak jak powiedziałem, gdzieś zawsze rzeczywiście to były organizowane przez organizatora, żebyście państwo o tym wszystkim wiedzieli. Tu jest bardzo ważna sprawa, Maliszek. Właśnie w tym sprawozdaniu, proszę państwa, no nie wiem, czy teraz mam mówić, czy później to powtarzać. Mam tam przygotowane notatki i szczegóły. Niesamowita ekologiczna bomba Tyka, o niej wiem, mieszkańcy, patrzę tu na pana jedną sołtysa, panią sołtys i drugą panią sołtys z tego terenu. Wiem o tym od półtora miesiąca, bodajże może dwóch miesięcy. Są moje, nie siedziałem bezczynnie, proszę państwa, są dokumenty, pisma informujące. Wioś, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, do wiadomości starostwa powiatowego, że jest niebezpieczeństwo gromadzenia jakichś tam odpadów na terenie zamkniętym przez firmę, która prowadzi działalność i ma decyzję wydaną przez starostwo powiatowe do takiej działalności prowadzenia. I te dokumenty po sygnałach od mieszkańców, też państwu za to dziękuję, że czuwacie nad tym wszystkim. Zostało to, proszę państwa, przeze mnie nagłośnione i te odpowiedzi, które dostałem na piśmie, były takie, nie chcę nikogo obrazić, nijakie. Nijakie, że nie ma zagrożenia, bo ja jestem urzędnikiem i czasami ironizuję z tego, bo w dokumentach wszystko się zgadza. Tak w skrócie, tak? To wstępnie chciał się zapytać, bo udostępniłem. Jeśli się zgadza w zabiórkach, w dokumentach, ale jak ja wiem, że się w terenie nie zgadza, bo mi mówią mieszkańcy, że jest coś nie tak, to proszę państwa, nie ustępowałem, próbowałem, spotkałem się też osobiście z szefową miejskiego oddziału Wiosiu. Przekazałem te informacje, dostałem informację, że jest wszczęta kontrola. Mówię jeszcze przed zdarzeniem, że jest wszczęta kontrola. Oczywiście kontrola regulują tego przepisy. Czas płynie, a
złe rzeczy się dzieją, mówiąc tak, kończąc tą wypowiedź. No i w niedzielę, tą ostatnią, dostałem informację w godzinach popołudniowych, że się pali tam właśnie, że się pali. To dzięki Bogu, Szanowni Państwo, że się spaliło tylko część tych dziesiątek zgromadzonych kosze metrowe po 1000 metrów jakiejś cieczy. To tylko kilkanaście sztuk się spaliło, rozdała się ta ciecz. Strażacy zabezpieczyli, proszę Państwa, ten teren jakimś tam wałem z piasku. I w związku z tym pożarem, kolejne moje interwencje, pan starosta w wtorek bodajże zwołał posiedzenie Rady Zarządzania Kryzysowego Powiatową taką. Brałem w tym udział, byli strażacy, byli przedstawiciele pana starosty, pan starosta również i przedstawiciele Wód Gospodarstwa Wody Polskie z oddziałem z Mińsku i z Warszawy pan był. I Szanowni Państwo, były panie, jedna pani reprezentująca wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Jeżeli z budżetu gminy pokrywane są koszty, jakiekolwiek koszty, na takiej imprezie, na której pan jest jako wyczytany jako gospodarz, z budżetu gminy są animatorzy dla dzieci, którzy świetnie da za darmo malują buźki dzieciom i tak dalej, to z jakich pieniążków była żywność kupowana? Bo ja mam troszeczkę inne wiadomości. Również nie wierzę w to, żeby koło gospodyń wiejskich, które wiązało koniec z końcem ledwo, fundowało ciasta dla 5000 przybyszów, tak, na taki piknik. No nie wierzę, to po prostu w to nie wierzę, bo wiem, że było inaczej. I tutaj pieniądze, impreza to była czysto gminna, pieniążki na pewno były wydane, chociażby na ulotki nawet komisji gminy, które były rozdawane na tym pikniku. A ulotki niby z pieniążków komisji gminnej, które są rozdawane na pikniku, są to koszty pikniku, dla mnie nie ma inaczej. Natomiast wracając do całej imprezy, my jako radni sołtysi powinniśmy mieć jasny przekaz od pana. Po prostu. Jeżeli pan sołtys uważa, że kościół jest od informacji pomiędzy gmina, sołtysi i radni, to ja na następną sesję rady gminy zaproszę pana przez kościół. Więc codziennie pana zapraszam, bo nie zna pan dnia ani godziny. Taka prośba. Natomiast fajne słowa i jedyne prawdziwe, które pan powiedział odnośnie okręgu, to zacytuję. Nic przy tym nie robiłem. Tu pan dobrze powiedział. Bo pierwsze odwołanie, które pisaliśmy na komisji budżetu, podpisaliśmy wszyscy. Nawet panów poza, który był na komisji, nawet państwo, którzy akurat przypadkiem byli na komisji, podpisaliście, a pan odmówił nam podpisania się pod wnioskiem mieszkańców. Nic pan nie zrobił, dosłownie nic. Przy następnym odwołaniu 350 podpisów pan również nic nie zrobił. Czy to jest dla pana mało? Głos mieszkańców, który jest przeciwny decyzji komisarza. Czy nie uważa pan, że pan powinien stanąć z nami i bronić tych okręgów bzdurnych, że tak powiem? Bo są bzdurne. Bo szanowni państwo, okręg, w którym zmierzą się Maciek i Robert, jest to okręg przypomnij mi 450 mieszkańców. Maksymalna ilość mieszkańców 1481. Czyli 30 mieszkańców się domelduje, a wiadomo, że się domelduje i okręg traci sens. Nie wiem, gdzie łatwiej wygrać, tam gdzie mniej czy więcej. Dlaczego my nie mieliśmy wsparcia w gminy, panie Wójcie? To był pana naprawdę ogromny obowiązek. Można więcej złożyć? Jeżeli rozmawiam z komisarzem i pan Wójt mówi, że jest 12 oddzielnych okręgów wyborczych, gdzie Marianka, moja miejscowość, trzecia na jednego radnego jest 1481 do 476. Moja miejscowość ma 508 i ja pokazuję komisarzowi, że Marianka też może być oddzielnym okręgiem wyborczym, to pan komisarz mówi, nie zauważyłem tego. No to i jak mogę z takimi niekompetentnymi osobami rozmawiać? Jeszcze mówię do radnych, panowie radni, jeszcze się wstydzili nawet, bo takie pytania do wójta na sesji. Przyjdzie do ogrody, do pani Ani Zawetnego i się wyjaśnia i wy macie chodzić, są tyczy i radni, a nie wójt ma chodzić za pismami, żeby ich jakiś gospodarz podpisał. Czyli wójtowi ta droga jest niepotrzebna, ludziom jest potrzebna, są tyczowi i radnemu. Po to jesteś radnym i po to ten, po co to zawracać. Wójt jest zawsze otwarty, taka duma rozpycha radnych, bo to wybory teraz. Będą się chłodzić, już dawno pani to skasowało. Ale dobrze, zaczynamy, panie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, nie ciekawe, czy
sami. Pani przewodnicząca ma trochę racji. Mamy gazetę gminną. Ja bym prosił, panie wójcie, żeby redaktorzy co piszą i na przykład na miesiąc, bo co miesiąc wychodzi gazeta. Aha, za dwa tygodnie będzie w gazecie, będzie święto tak. Dzień strażaka, będzie, żeby czytali, żeby wiedzieć, że za dwa tygodnie czy za trzy tygodnie będzie jakieś tam święto. Taką informację. I właśnie też do kościoła nie chodzi. No chodzę, ale nie do tego. Mam trzecią informację. Ja zwracałem się do pani przewodniczącej, żeby tutaj się zgłosił jakiś przedstawiciel z elektrowni. To jest już szlak, może trafić człowieka z tej elektrowni. Starałem się, dostałem znajomego alarmowy telefon, dzwonić, nikt nie odbiera. Jakaś awaria, nie może też, wie pan, że... Oni wtedy włączają. Raz, kasę skasowali. Ile ludzi tknie za tę kasę. Niech będą żyli po 10 groszy do tego rachunku każdej też. Komputerów, za komputerów już ich nie widać niektórych. Takie się obstawili. Do dyrektora, żeby się dostać, to naprawdę to trzeba, nie wiem, No i przede wszystkim, panie wójcie, chodzi o mieszkańców, o wyłączenie, bo wiadomo, jak jest awaria jakaś, no i burza, ładowania, no to wiadomo. Ale jeżeli wyłącza ci o 9 i do 12, to nie jest tak, panowie, że jest przedstawiciel elektrowni. No niestety tak jest. Na to nie mamy wpływu, ponieważ to jest system przyjęty w całym oddziale Warszawa. Tak jak powiedziałem, nasz rejon, mimo że to jest największy w tym oddziale, musisz przestrzegać ściśle procedur, które są wprowadzone wyżej. Jeżeli chodzi o powiadomienie o awariach, nie wiem, czy gmina korzysta z tego, panie wójcie, my mamy taki na stronie pgdystrybucja.pl za powiadomienie o wyłączeniach. Miasto nic na przykład korzysta. Co tydzień są powiadomienia. Mało tego, każdy mieszkaniec może zamówić newsletter i będzie również powiadomiony o wyłączeniach, na przykład tylko w swojej miejscowości. Dopuszczalne czasy wyłączeń, tak? Dla przerw jednorazowe dla przerw planowanych jest 16 godzin, a dla przerw nieplanowanych trzeba kolejnych 24. I jest potem też druga kwestia, suma tych wszystkich czasów, wszystkich włączeń w ciągu roku. Tam jest 35, odpowiednio 45 minut. Jeżeli te czasy będą przekroczone, to panie tak. Panie dyrektorze, przepraszam, że z miejsca, bo jeszcze pytanie, co z kasami, bo mnie ludzie pytają, czy jest szansa, czy nie ma szansy na kasę. Państwo, Państwu się kojarzy, że to jest wszystko, tak? Tak, tak. Tam są dwie spółki, RPG Dystrybucja, która to firma zajmuje się sieciami, dostarczaniem energii, przyłączeniem odbiorców, natomiast PGO, to jest inna spółka. Jest ten zapadł na górze, w Lublinie, czy jeszcze wyżej na Mysiej, że kasy zostaną wydobywane. Panie dyrektorze, my chcemy życzyć klienta. To tak samo jak ja stoję na rynku z pomidorami sprzedaję, pan przychodzi, proszę mi kilo tego pomidora, proszę do banku wpłacić pieniądze. Pan jest sprzedający ten światło, produkt. Ja jestem użytkownikiem i ja odbiorę od pana towar i panu płacę. Nie interesuje mnie bank, jakieś prywatne, ludzie popłacili do prywatnych różnych punktów i uzyskali chcieli, bo nie weszło do was do tego. Kasa, jedna kobieta, panie, jaki jest koszt im dla was? Poczekaj pan, Nie, jak nie do pana, pan jest dyrektor. Ale nie, to jest obrót i dystrybucja. Ale to jest dokładnie tak jak z tym wskażeniem środowiska dla mini. Nikt nie jest winny. To jest od siebie. Ja papieram, że zgadza się, żeby nie chciały ruszyć pojechać. Nie wiem, pan o czym mówię, bo ja jest środowisko Panie przewodniczący, proszę na drugą sesję czy tego. Poprosić tą, co biorą Polsce. Ale nie wiem, z banku ją poprosić. Zapewne chodzi nie tylko o dowóz dzieci do szkół, ale generalnie komunikację na terenie gminy.
Nasz przewoźnik, ten, który wygrał przetarg, to jest jednocześnie ta sama firma, która obsługuje Mińsk Mazowiecki w zakresie ich transportu, czyli PKS Grodzisk Mazowiecki. Podpisał z nami umowę, tak zgodnie z życzeniami poszczególnych dyrektorów szkół będzie woził dzieci. To już jest pewne. Natomiast sam od siebie zatwierdza jeszcze dodatkowe połączenia po tych terenach. Tak, żeby przewozić osoby, żeby po prostu na tym zarabiać. I to jest bez jakiejkolwiek dopłaty z gminy, po prostu szacują własne ryzyko. Także jesteśmy w miarę spokojni o to, że komunikacja zostanie zapewniona. Podpisana jest ta umowa, co pan zastępca mówił, na dowóz szkół. Wartość kontraktu jest 593 470 zł PKS Grodzisk. Tak jak powiedziałem, umowa jest podpisana na od września tego roku do końca czerwca 2019 roku. Mamy umowę podpisaną, zapewniony transport. Jako na twarzy, myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodziło, żeśmy tak sobie usiedli, ale to prawie żart jest zupełnie... To pan Andrzej też kandyduje, w wolnym kraju mieszka, także... Szanowni Państwo, tak mówię po uśmiechach, ja w swoim sprawozdaniu na koniec przytrzymałem, ale jedną informację bardzo przykrą i smutną. Myślę, że te uśmiechy na chwilę nam z twarzy znikną, bo starsi pracownicy, przepraszam za takie sformułowanie, ale mówię o osobach, które pamiętają trochę minionej historii. Były nasz pracownik, pan Witold Koseski, później zastępca burmistrza w Siennicy, później burmistrz w Siennicy, później zastępca burmistrza w Mińsku Mazowieckim, pracował u nas przez bodajże 8 lat, zmarł i 18. Myślę, że część osób sołtysów starszych Państwa wie, o kim mówię, zmarł i był pogrzeb 18 i w związku z tym byliśmy, reprezentowaliśmy gminę ze sztandarem i proszę Państwa, powstaje uczciwie. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej. Co słychać? TV.